Agnieszka Zimnowocka, historie zamiecione pod dywan. Historia z piłką. Mój braciszek Antoś uwielbia piłkę nożną. Tata od czasu do czasu kupuje bilety i zabiera go na co ważniejsze mecze. Zobaczyć swoją ulubioną drużynę na żywo to zupełnie co innego niż oglądać transmisję w telewizji. Mój brat nie tylko bardzo interesuje się piłką, Lecz także z dużym zapałem gra w szkolnej drużynie. Gra także w domu, pomiędzy meblami, co jednak nie podoba się naszej mamie. Może nawet nie miałaby nic przeciwko temu, gdyby nie to, że piłka czasem powoduje w domu niezłe zamieszanie. Tak jak pewnego poranka, gdy wylądowała na nakrytym do śniadania stole, wpadając wprost do talerza z jajecznicą. Uradowany Antoś zawołał GOL! Przez chwilę był dumny, bo przecież piłka trafiła do bramki. A że nie była to bramka z siatki, no cóż, kto by się czepiał drobiazgów. Jednak okazało się, że nie jest to bez znaczenia. Piłkarz napotkał groźną minę sędziego, naszej mamy. W decydującym momencie meczu nakrywała stół do śniadania i nieopatrznie znalazła się na linii ognia. Jednym słowem, była cała w jajecznicy. Ale jaja! Zawołałam ze śmiechem, ale szybko ugryzłam się w język. Mamie nie było wesoło. Podeszła do Antosia i powiedziała z powagą. Anteczku, definitywnie schodzisz z boiska. To był faul, za który dostajesz ode mnie czerwoną kartkę. Wręczyła mu duży kawałek czerwonej papryki. Teraz zjesz swoją kartkę i posprzątasz resztki bramki ze stołu. To była prawdziwa kara dla Antosia. Nie lubił warzyw, a papryki wprost nienawidził. Przepraszam, mamusiu, nie gniewaj się, ja nie chciałem. Wołał skruszony antek, ale nic to nie pomogło. Oczywiście, synku, nie gniewam się. Powiedziała mama. Ale każdy piłkarz ponosi konsekwencje swoich działań na boisku. Dostałeś czerwoną kartkę i teraz trzeba zastosować się do tego, co ona oznacza. A u mnie oznacza zjedzenie papryki i posprzątanie po meczu, jasne? Jasne, odpowiedział Antoś i zaczął zgarniać porozrzucane resztki jajecznicy. Gdy na stole było już czysto, zasiadł przed papryką. Która zdawała się zerkać na niego złowrogo. Gdy wpatrywał się z niechęcią w czerwone paskudztwo, zadzwonił dzwonek do drzwi. Mama poszła do przedpokoju, żeby sprawdzić, kto przyszedł. Antoś postanowił wykorzystać tę sytuację, by prędko czmychnąć z miejsca tortur. Pewnie myślał, że mu się upiecze, a mama zajmie się kimś innym i zapomni o nieszczęsnej papryce. Uciekając w pośpiechu, wpadł do mojego pokoju. I wśliznął się pod dywan. Chyba sądził, że mama go tam nie zauważy. Mam pod nim tyle rzeczy, że łatwo przeoczyć kolejny garb, pomyślałam. Ale czy musiał ukryć się akurat u mnie? Ma swój pokój, to niech się chowa u siebie. Z groźną miną zajrzałam pod dywan, żeby wytknąć bratu, co o tym myślę. Otworzyłam usta, ale nie zdążyłam wydobyć z siebie głosu, bo wszystko wokół. Zaczęło wirować, i po chwili wraz z Antosiem znaleźliśmy się w jakimś innym domu w pokoju pełnym medali i pucharów. Wokół na ścianach znajdowało się wiele różnych zdjęć z meczów piłki nożnej. Na wieszaku wisiał strój polskiej drużyny narodowej. Wszystko to było bardzo intrygujące. Na biurku leżała gazeta. A w niej na pierwszej stronie umieszczony był wywiad z najlepszym piłkarzem roku Antkiem Wareckim. Gdy zobaczyłam zdjęcie i przeczytałam nazwisko, aż mnie zatkało. "Antoś!" krzyknęłam. "Przecież to ty, zobacz!" Podobieństwo było uderzające. "Antoś?" on nie miał z wrażenia. "Jak to ja? to, to naprawdę ja?" No, tak, to ty, tylko jakby w przyszłości, odpowiedziałam. To czytaj, Lilka, co tam jest napisane, nalegał Antoś. Wzięłam gazetę do ręki i z zapartym tchem przeczytałam cały wywiad na głos. Antka rozpierała duma. Był najlepszym napastnikiem polskiej drużyny narodowej. Okrzyknięto go królem strzelców. Dzięki jego celnym bramkom. Polska wygrała Mistrzostwa Europy. Odniósł wspaniały sukces. Jednak był pewien fragment wywiadu, który nie dawał Antosiowi spokoju. Poprosiłbym go powtórzyła. Odchrząknęłam <laughs> i przeczytałam: Dziennikarz: Antku, masz świetną kondycję i wspaniałe umiejętności. Robisz z piłką, co tylko chcesz. Jak to osiągnąłeś? Co byś doradził chłopcom, którzy chcieliby być piłkarzami i dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na boisku? Antek, yy, przede wszystkim trzeba dużo trenować. Zachęcam chłopców, którzy chcą zostać sportowcami, aby podążali za swoją pasją, nie zniechęcali się niepowodzeniami. Każdy, kto chce osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, nie może się zrażać, jeśli mu się coś nie udaje. Jeśli wytrwale będzie ćwiczyć to, co mu nie wychodzi, z czasem osiągnie mistrzostwo. Myślę, że bardzo ważne jest, aby się nie poddawać. Drugą istotną rzeczą, którą mógłbym doradzić, jest dbanie o siebie. Trzeba się dobrze odżywiać i wysypiać się. To, co jemy, nie pozostaje bez znaczenia. Jedzenie może nam dodawać siły lub je odbierać. Zachęcam do sięgania po zdrową żywność. Sam jadam duże ilości warzyw, surowych i gotowanych, i szczególnie je polecam. Drodzy chłopcy, przyszli piłkarze, zwracam się do Was z gorącym apelem. Unikajcie słodyczy. Zamiast nich zjedzcie lepiej małą warzywną przekąskę. Ćwiczcie nie tylko swoje umiejętności na boisku ale także swój charakter. A będziecie wspaniałymi zawodnikami. Gdy tylko skończyłam czytać ten fragment, wszystko wokół zawirowało i znów znaleźliśmy się w moim pokoju. Antoś siedział na dywanie jak zaczarowany. Nagle podskoczył, jakby doznał olśnienia i zawołał Lilka, chcesz moje cukierki, które dostałem od babci? Nie mam już na nie ochoty. Muszę jeść warzywa, dużo warzyw. Nie zdążyłam odpowiedzieć, bo Antek wyskoczył z mego pokoju jak z procy i pobiegł do kuchni. Na talerzu czekała na niego czerwona papryka, która zdawała się teraz miło do niego uśmiechać. Antoś schrupał ją czym prędzej. O dziwo, nawet mu smakowała. Y, wiesz, Lila, powiedział, papryka jest całkiem dobra, trzeba tylko inaczej na nią spojrzeć. Uśmiechnęłam się. Tyle razy słyszał o dobrym odżywianiu, ale nie robiło to na nim specjalnego wrażenia. Tym razem było inaczej. Do kuchni weszła mama. Anteczku przyszedł sąsiad i przyniósł nam pewną ulotkę. Może cię zainteresuje. Ktoś mu ją wręczył, gdy przechodził obok klubu sportowego. Robią nabór do szkółki piłkarskiej, szukają chłopców w twoim wieku. Byłbyś zainteresowany? Antkowi aż oczy się zaświeciły. Mógłbym? Naprawdę? pytał z niedowierzaniem. Mama popatrzyła na jego pusty talerz i odpowiedziała: Wiesz, skoro zjadłeś czerwoną kartkę, to chyba nic już nie stoi na przeszkodzie, byś rozwijał swoją pasję w miejscowym klubie. Antoś przytulił się mocno do mamy. I szepnął jej do ucha: Dziękuję. Jesteś najlepszym sędzią na świecie. Biblioteka na Osiedlu Kościuszkowskim, który jesteśmy, znajduje się tu od 2005 roku. Ale jej historia jest znacznie dłuższa. Powstała pod koniec lat 50. ubiegłego wieku i mieściła się na Osiedlu Zielonym, w lokalu nie większym niż dwupokojowe mieszkanie. Posiadała wtedy dwa tysiące zbioru. Pięć lat później przeniesiono ją do jeszcze mniejszego pomieszczenia. I choć była malutka, to jednak przez cały czas uczestniczyła w życiu kulturalnym, organizując spotkania autorskie, wieczory poetyckie i różne inne imprezy promujące literaturę. Dopiero lokal na Osiedlu Kościuszkowskim dał bibliotece nowe możliwości. Od razu zakupiono książki dla dzieci, zorganizowano dla nich wypożyczalni. A przeprowadzony kilka lat temu remont sprawił, że biblioteka stała się jasna i przystronna. Nasz księgozbiór to ponad 26 tysięcy książek. To jest całkiem sporo i naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Dla starszych czytelników, dla dorosłych i dla młodzieży mamy bardzo cieszące się dużą popularnością romanse, kryminały, literaturę fantazy, ale również mamy całkiem dobrze zaopatrzony księgozbiór literatury popularno-naukowej. Dla dzieci to natomiast wszelkiego rodzaju bajeczki, historyjki, opowiadania, wierszyki, dla młodszych dzieci książki interaktywne, także picture booki, dla starszych troszeczkę więcej jest historii przygodowych. Także mamy całkiem sporo komiksów. W bibliotece jest też takie specjalne miejsce, to tak zwany kącik malucha, w którym dzieci mogą się pobawić z rodzicami mogą porysować, pograć w gry planszowe, mogą pobawić się domeczkiem z lalkami, poskładać klocki Lego. To bardzo chętnie odwiedzane miejsce i dzieci bardzo, bardzo lubią tutaj przebywać. W ramach działalności kulturalno-oświatowej i edukacyjnej prowadzimy szereg różnego rodzaju zajęć. Mogą to być wszel wszelkie formy zajęć. Jedną z nich jest, są spotkania autorskie, które organizujemy. Mieliśmy ogromną przyjemność gościć u nas między innymi takich pisarzy jak pani Katarzyna Bonda, pani Sylwia Chutnik, pani Melania Kapelusz oraz panów Wojciecha Widłaka czy Waldemara Cichonia. Takie spotkania naprawdę czytelnicy bardzo bardzo lubią i bardzo chętnie w nich uczestniczą. Mamy nadzieję, że będziemy mieć ich oczywiście więcej.